Czy tęsknicie, drodzy widzowie, do pięknej zimy? Myślę, że tak. Pamiętam piękne obśnieżone lasy w okolicach Jastkowic. Było to w lutym 2005 roku. Pragnę, abyśmy wspólnie przenieśli się teraz tam i podziwiali tą piękną przyrodę, te wspaniałe krajobrazy. Cofniemy się wspólnie 16 lat w przeszłość. Zabieram was na wyprawę do Rudy Jastkowskiej w okolicach Jastkowic. Mam długą drogę do przebiegnięcia, kilkanaście kilometrów i dodatkowo 16 lat w przeszłość. A więc ruszamy i do zobaczenia w lesie. Dobiegłem. Jestem w pięknym lesie. Ruda Jastkowska. 2005 rok, luty. Zobaczcie, jakie tu śliczne krajobrazy. Chciałem was przenieść w przeszłość, pokazać. Rozejrzyjcie się, jak pięknie wije się droga, jak cudownie ośnieżone są drzewa. Popatrzcie. Ile tutaj śniegu, jaka wspaniała przyroda. Tylko się delektować tym pięknem, tylko się radować. Spójrzcie na te zwały śniegu, na drzewa. O, jakże się cieszę, że mogę tutaj być, że mogę oddychać świeżym powietrzem, że mogę patrzeć na ten piękny śnieg, a wy, drodzy państwo, razem ze mną podziwiajcie, podziwiajcie. Na skraju Rudy Jastkowskiej stoi dom. Wiszą tam sople lodu. Chcę wam teraz pokazać. To piękny widok. Zobaczcie państwo, te sople lodu zwisające z dachu. Jak pięknie wyglądają. Popatrzcie państwo, popatrzcie. Jest zimno, robi się chłodno. Trzeba pomału pomyśleć o tym, aby wrócić do domu i aby wrócić do teraźniejszości. A więc ruszamy w drogę i do zobaczenia w Stalowej Woli. Nareszcie wróciłem i jestem na swoich włościach w Stalowej Woli. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Trzeba się teraz rozgrzać i zrobić sobie dobrej herbatki. Och, było zimno, ale wreszcie można się rozgrzać łykiem dobrej herbaty. O, jaka pyszna! No, teraz można odtajeć.
Było zimno, ale było wspaniale. Jestem zadowolony. Myślę, że Państwo też jesteście zadowoleni z tego, co zobaczyliście. Zabiorę Was jeszcze nie raz na taką piękną wyprawę. A teraz zapraszam, subskrybujcie kanał Nasz Czas 24.pl, lajkujcie filmy. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się Państwo zdrowo i ciepło. Do zobaczenia.